znajdziemy w Eucharystii wszelkie potrzebne światła, chcąc zgłębić to, czym jest rodzicielstwo, co to znaczy być ojcem, co to znaczy być matką, dawanie życia, oddawanie siebie dzieciom, oddawanie dzieci Panu Bogu. To wszystko, co chcielibyśmy rozważyć, to wszystko możemy kontemplować w Eucharystii, dlatego jej przeżywanie, uczestniczenie w niej, życie Eucharystią, stawianie Eucharystii w centrum, to jest pierwsze, co możemy zrobić, żeby wypełnić nasze powołanie do rodzicielstwa. Dzisiaj chcę się podzielić z Wami takim doświadczeniem. Mówiłem już o tej trosce, która płynęła w chwili, gdy dowiadywałem się, że będziemy rodzicami kolejnego z dzieci. Mówiłem o tym, że rodził się we mnie bunt. Bunt nie przeciwko tym dzieciom, nie przeciwko żonie, chociaż może trochę. No bo jak wielu z ludzi z dzisiejszego świata też miałem poczucie, że poukładajmy se wszystko, a później zrobimy przestrzeń na dzieci. Pan Bóg to zrobił trochę inaczej. Jedyną moją zasługą było to, że prosiłem Go, że ja tego nie rozumiem, ja sobie nie daję rady. Chciałbym, żeby te dzieci miały zwykły dom, żeby nie musiały się troszczyć o jedzenie, o jakieś tam inne rzeczy, gdzie mogłyby o to się troszczyć. I ktoś może powiedzieć, że to jest bajka, ale jak ktoś prześledzi moją karierę zawodową i zbije to, co za chwilę powiem, to się potwierdzi, że każde dziecko, które się pojawiało w domu, po pewnym czasie ja w pracy zawodowej doświadczyłem awansu, który wiązał się przede wszystkim z tym, że zaczynałem więcej zarabiać. I tak było, aż się urodziło czwarte dziecko. I nagle Pan Bóg zaczął to zwijać. Ale nie w sensie, że o, że masz za dużo, że ci zabieram, tylko przyszła świadomość. Przyszła świadomość tego, że byt materialny to nie jedyna przestrzeń życia rodzinnego, wychowania i małżeńskiego. Ona jest ważna, ale nie jedyna. Nie może być najważniejsza. To się też zbiegło w takim moim odczuciu z przylgnięciem do wspólnoty świętej rodziny, do zaproszenia świętej rodziny świadomie do domu. I wtedy zaczęły się te zmiany, które spowodowały, że świadomie zrezygnowałem z większych pieniędzy na rzecz mniejszych, ale zacząłem pracować nad relacjami z małżonką, nad relacjami z dziećmi i wcale nie było to łatwe. Nie było to łatwe. Pan Bóg dał dar, żeby tej troski o ten byt materialny nie było, ale też dał naukę i dał poczucie, że coś trzeba zmienić, żeby tak jak święta rodzina, żeby pójść i móc służyć tak, jak do tego zostaliśmy powołani. Czyli z miłością. Nie zabezpieczając tylko jedno, ale całość. Dawanie siebie dzieciom, po to, by je później oddać, mnie chyba, jak każdej mamie, kojarzy się z tym momentem, kiedy zostajemy rodzicami, stajemy się rodzicami, zostaję mamą i ciągle we mnie jest poczucie, że ciągle daję ja. Że ja daję swój czas, że ja daję swoje siły, że ja daję swoją energię, że ja daję swoje nieprzespane noce. I tak wydawało się również mnie, bo dzieci pojawiały się
w krótkich odstępach czasu i zmęczenie czasami było ogromne. Ta świadomość, że jak mnie się tak wydawało, że to ja się poświęcam, że to ja daję siebie, że to ja jestem w domu, że to ja zrezygnowałam z czegoś. Dopiero po czasie, kiedy już wreszcie dane mi było pójść do pracy zawodowej, zrozumiałam zupełnie coś innego, że tak naprawdę to ja zostałam niesamowicie obdarowana przez ten czas bycia z dziećmi, przez to, że mogłam z nimi być, przez to, że mogłam im poświęcić czas i widziałam pierwsze sukcesy naszych dzieci. I mam jeszcze takie doświadczenie oddawania siebie w takim znaczeniu, że kiedy rodziło się każde kolejne dziecko i chyba rodzic każdy to wie, o czym mówię, wobec tego dziecka rodziła się ogromna pokora. Nawet patrząc na nie miałam świadomość, Boże, Ty dałeś taką kruszynę, z którą teraz ja nie wiem nawet jak się obejść. Tak? To jest moje dziecko, to jest nasze dziecko, jesteśmy rodzicami tego dziecka. Natomiast uczyć się tego dziecka trzeba było każdego dnia na nowo. I to było dla mnie zaskakujące, jak wielki dar dostaliśmy, jak wielkie zadanie i jak wielkie zaufanie złożył w nasze ręce Pan Bóg. Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi teraz na myśl. Każde dziecko jest inne. Nie da się zrobić jednego modelu. Nauczyliśmy się na starszym, poskutkuje na młodszym. A jeszcze różnica w płci to zupełnie inna bajka. Dziękuję. My zastanawiamy się czasem, jak można rozkochać się w Eucharystii, kiedy nie zrobiono tego przed dziećmi. Śmiejemy się jako rodzice i myślimy, że rodzice nas pewnie w tym zrozumieją doskonale. Rzeczywiście uczestnictwo w Eucharystii z dziećmi jest zgoła inne niż było, zanim te dzieci mieliśmy. Chociaż o tym to można by pewnie osobne rekolekcje nagrać. No właśnie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na pewien taki aspekt, może właśnie taki nie wprost, że właśnie oczywiście Pan Jezus zachęca, tak? Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, nie? Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. I to jest w ogóle bardzo ważne, żebyśmy te dzieci prowadzili do Pana, jakby zapoznawali z Panem. Chociaż katechizm mówi, że dziecko dopiero od 7 roku życia de facto ma obowiązek mszy niedzielnej. Natomiast żyjąc w rodzinie nie jest to takie proste. My jesteśmy zdania, bo różne są sytuacje życiowe, ale my jesteśmy zdania i to też potwierdza doświadczenie naszego życia, że szczególnie na mszę właśnie niedzielną fajnie pójść z całą rodziną. I do tego chcielibyśmy Was zachęcić, żeby chodzić na Eucharystię całą rodziną. Nie zawsze się to, jest to oczywiście nie możliwe. Nie są choroby, tak? Jakieś takie sytuacje tak. Wyjątkowe, ale jeśli jest taka możliwość, to żeby małżonkowie uczestniczyli w Eucharystii razem. Razem i my właśnie wiemy, z czym wiąże się to uczestnictwo razem często, że to jest razem na mszy w kościele, a jednak tata lata z jednym dzieckiem, a mama lata z drugim, tak? Abstrahując od tych sytuacji, dobrze jest być na Eucharystii niedzielnej wspólnie po prostu. Bo jakby tu się pojawia pewna odpowiedź, jaka jest nasza perspektywa, bo my, jeśli nam coś właśnie w takim rozumieniu nie pasuje, no bo przecież ja chcę iść na Eucharystię, żeby się właśnie napełnić, żeby cokolwiek zrozumieć, posłuchać, no to jest taka perspektywa, która mówi, w moim życiu chodzi o mnie. A Bóg mówi, w Twoim życiu chodzi o mnie. Jakby oczywiście mówi to bardzo delikatnie, nie mówi, chodzi o mnie, skup się na mnie. Ale tak jest, w życiu z Bogiem chodzi o Niego samego. A wierzę, że On naprawdę się raduje, kiedy my przychodzimy do Niego ze wszystkimi, nikogo nie oddzielając. I to jest bardzo ważne, bo to się zaczyna w domu, bo de facto uczestnictwa w liturgii uczymy się w domu, Eucharystii uczymy się w domu, wtedy, kiedy rodzice ze sobą rozmawiają, kiedy się spotykają, kiedy się dotykają, tak? kiedy za siebie umierają, kiedy przebaczają, kiedy się karmią, kiedy sobie usługują, kiedy umywają sobie nogi. To jest liturgia, w którą tak naprawdę wprowadzamy dzieci i może to nie jest takie wprost, ale bo oczywiście ważne jest to, żeby wprowadzić też dziecko w świat
zupełnie abstrakcyjny na początku dla niego. To jest, dlaczego zaczyna się Eucharystia w ten sposób, jak te kolejne kroki. Ja bardzo często tak towarzyszę dzieciom na mszy, że dzieci pytają, a kiedy wychodzimy? No to ja mu mówię, no to będzie, za chwilę będzie Ojcze Nasz, potem przekażemy znak pokoju, potem Baranku Boży, potem komunia, potem uwielbienie, potem błogosławieństwo i wychodzimy. Aha. Jakby, że to jest ważne, że tak jak dziecko lubi wiedzieć, co się będzie działo, lubi te rytuały, na przykład wieczorne. Dziecko lubi być przyzwyczajone do tego, że coś następuje po czymś. Na przykład, skoro mówimy o Eucharystii, skoro siadamy do stołu, no to musi nastąpić szereg czynności, tak? Trzeba umyć ręce, trzeba nakryć do stołu, pomóc cokolwiek zrobić, pomodlić się i dopiero poczekać na wszystkich, pomodlić się i dopiero siadamy do stołu. I tak samo jest właśnie podczas Eucharystii, więc trudno się dziwić, że dzieci są czasem znudzone, jeśli one w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. Nie jest to dla nich zrozumiałe, ale myślę, że właśnie zaczyna się to w domu, w każdej innej czynności nieliturgicznej, no, nieuświęconej. Ja chciałabym do tego domu nawiązać, bo właśnie czas pandemii, wyjątkowa sytuacja dla wielu rodzin też i mogliśmy doświadczyć tego, czego być może nie doświadczyliśmy przez całe życie wcześniej, tak? Czyli ta Eucharystia w domu, tak? Ona przeżywana była wielokrotnie przez nas w domu. Dla nas takie wyjątkowe doświadczenie też, bo my się w ogóle przeprowadziliśmy chwilę przed rozpoczęciem się tak naprawdę lockdownu. Tego pierwszego lockdownu. Taki obraz też tego, że właśnie zapraszamy Pana Jezusa do naszego domu, kiedy właśnie pierwszy dzień, to była niedziela, spędzaliśmy tę niedzielę w domu i tam właśnie Pan Jezus zaproszony. Taka wyjątkowa to była Eucharystia dla nas, jak i każda następna. Dla dzieci również, bo właśnie jak mówiłeś o tych rytuałach, pomyślałam sobie, że być może tego doświadczyliście albo się poddaliście na przykład, tak? Bo było tak ciężko z dziećmi przeżywać tę Eucharystię w domu. No bo co, dla dzieci to jest dom. Dom, miejsce, w którym się bawimy, w którym jemy, a nie stoimy przez godzinę na przykład przed telewizorem. Tak jakaś abstrakcja to mogła być dla dzieciaczków. W naszym domu też bywało różnie z tym. Ale mamy takie niesamowite doświadczenie świąt, Triduum Paschalnego, czegoś takiego. Mamy wrażenie, że to był dla nas taki wyjątkowy przystęp też do tego, żebyśmy my się zaangażowali. Być może gdybyśmy byli wtedy w kościele na Triduum Paschalnym, to nie bylibyśmy w ogóle w to tak... Jakby nie bylibyśmy tak zanurzeni też w tej tajemnicy, tak? W tym wszystkim, co się tam rzeczywiście wydarza. A przez to, że mogliśmy niejako mieć na to większy wpływ, to my doświadczyliśmy tego wyjątkowo, tak? Choćby umywanie sobie nóg. Marcin umył nogi najpierw mi, potem dzieciom. Było to takie wyjątkowe przeżycie dla nas i myślę, że będzie też właśnie w sercach dzieci na długo. I dla nich też to Triduum już zawsze będzie takie wyjątkowe, nie? Myślę, że już zawsze podczas każdego Triduum będzie właśnie też takie przeżywanie domowego Triduum, tak? Tak. Nie jesteśmy w stanie być cały czas w kościele, a jednak to jest ten święty czas. To Triduum Paschalne, które tak naprawdę jest właśnie taką rozszerzoną, Eucharystia w wersji rozszerzonej, czyli właśnie to święto świąt, to jest ten najważniejszy 3 dni w roku dla każdego z nas, więc to jest, teraz mówimy chwilę przed Bożym Narodzeniem, ale myślę, że już kto kiedykolwiek doświadczył Triduum Paschalnego, ten nie może się doczekać, a właśnie w Triduum Paschalnym uczymy się tego, czym jest Eucharystia i możemy właśnie w rozszerzonej wersji, że tak powiem, jakby odnosząc się do tego, możemy też jakby spojrzeć na to nasze życie Eucharystią w naszej rodzinie, w stosunku do naszych dzieci, no jakimiś takimi oczami pełnymi nadziei, że to nie musi być zawsze tak, że nawet jak dzieci powiedzą, tato, a kiedy idziemy do Pana Jezusa i my się już cieszymy, no fajnie, idziemy na Eucharystię, dzieci chcą, a po 15 minutach mówimy, czy to był dobry pomysł. Więc zachęcamy Was do tego, żeby próbować. To zawsze jest dobry pomysł. Choćby nam się tak po ludzku wydawało, że właśnie wszystko Wam mówi, że jest inaczej, to zawsze jest dobry pomysł. Często pojawia się myśl, pytanie, to ile mieć dzieci? Ile powinniśmy mieć dzieci, nie? Ile jest tak dobrze mieć dzieci, ile tak po katolicku? Tak, po katolicku. Ile należałoby mieć dzieci, żeby było dobrze? Nauka Kościoła mówi tutaj dość jednoznacznie. Roztropność, czyli rozumowe podejście do tematu. Po rozmowie z żoną dochodzimy do jakiegoś wniosku, ale jednocześnie z roztropnością
roztropny namysł i wielkoduszność, czyli nie zatrzymywanie się na tym, czy mi będzie wygodnie, na moim egoizmie, czy naszym. Jeśli roztropność nie mówi takiego zasadniczego nie, to poszalejcie i rzućcie się w wielkoduszność. Tak, tak wygląda nauka Kościoła. Tak wygląda moja interpretacja. Tak wygląda nauka Kościoła i nasza interpretacja tej nauki. Roztropność, roztropny namysł i wielkoduszność jednocześnie. My mamy czworo dzieci w domu i jakby zdajemy sobie sprawę, jakim z ciężaru sytuacji, jakim wysiłkiem często jest to okupione. I dla nas czwórka może być tym roztropnym namysłem i wielkodusznością jednocześnie, a dla kogoś może być to jedno dziecko, prawda? Na tyle go stać, jeśli chodzi o jego, nie tylko finansowo, ale jeśli chodzi o jego wytrzymałość przede wszystkim, bo to jest jego cierpliwość, wytrzymałość, kondycja jakby osobowa, nie? Tak, a znamy też rodziny, które mają po 7-8 dzieci. A wiemy, że też są rodziny, które mają więcej dzieci i bardzo dobrze sobie radzą. Pozdrawiamy cały naukatechumen. Starają się bardzo dobrze to wszystko zorganizować. I wiemy, że w tym kontekście nasza czwórka to jest zaledwie czwórka. Tak, no i rozpatrujemy tu dzisiaj jakby w świetle Eucharystii, nie? Tak sobie założyliśmy. Eucharystii, no, czyli siebie, ofiary prawda? Z siebie, oddania siebie. Ile możesz mieć dzieci jako rodzic, żeby maksymalnie oddać siebie, żeby to było roztropne, mądre, ale też nie bazowało na twoim egoizmie, ale raczej na miłości, przede wszystkim na miłości. Tak, żebyś nie przeszacował siebie, nie? Tak. Ile faktycznie jesteś w stanie, żebyś nie uniósł się tam jakimiś emocjami. Nie, super, jest, dam radę, a w ogóle... A za chwilę się okazuje, że nie. I dzieci na tym cierpią, nie? Tak. Także to jest tak warte też, żeby to rozważyć, bo ten czas... Bo to, ile mam dzieci i to, czy jestem w stanie tam, powiedzmy, je nakarmić, gdzieś tam wyprać im ubrania, tak zapewnić wszystkie te podstawowe, porozwozić do szkoły, podstawowe potrzeby, to jest jedno, ale to, że te dzieci potrzebują też indywidualnej relacji z mamą, indywidualnej relacji z tatą i tutaj jest właśnie taka dla nas chyba największa trudność, nie? Jak to zmieścić w tych 24 godzinach, jeszcze odpocząć, jeszcze znaleźć w ogóle czas dla małżonka, no ale odpocząć też, żeby nabrać sił na kolejny dzień, no bo wiadomo, że ten balans jest potrzebny po prostu zwyczajnie fizycznie człowiekowi i musi to jakoś wszystko pospinać. Dla nas to jest cały czas wyzwanie, myśmy nie znaleźli złotego środka, my cały czas balansujemy. Jak ktoś nas pyta, jak my dajemy radę, to mówimy, że my nie dajemy rady. My po prostu my wciąż próbujemy dać radę. To jest po prostu jak podróż pontonem, w którym masz mnóstwo dziur i tylko łatasz tak, żeby nie zatonąć i do kolejnej wyspy dobrnąć. Nie? No trochę tak jest. Tak, kiedyś dopłyniemy, nie? Być może właśnie. Ale ciekawe jest to, że mamy zupełnie różne doświadczenia z naszych domów. Tak, widzimy w ogóle też, dlaczego wybieramy tą wielodzietność, nie? Ja jestem jedynakiem. Agnieszka ma 5 rodzeństwa. W ogóle to się w głowie nie mieści. Ja jestem mężczyzną, ona kobietą. Już tu jest przepaść, rozpadlina skały. Ale jednak konieczność, żeby stworzyć dobrą rodzinę. To prawda. Mamy różne doświadczenia z domów i przyznam wam się, że kiedy jeździłem do Agnieszki do domu, u mnie święta, czy posiedzenie wieczorem przy kawie, czy przy śniadaniu wyglądało zupełnie inaczej, nie? Mama, tata, łyżka, widelec. Celebrujemy ciszę. Celebrujemy ciszę. Jeden do drugiego odezwie się jednym, dwoma zdaniami. Kiedy jechałem do Agnieszki, kiedy chodziliśmy ze sobą, 8 osób w domu i ja jako 9, wszyscy, kiedy usiedliśmy przy stole... Chwytamy dźwięki. Bardzo ładnie to nazywasz. Celebrujemy ciszę, chwytamy dźwięki. Kiedy wszyscy zaczęli krzyżowo ze sobą rozmawiać i wszyscy się jakby rozumieli w tym, jakby potrafili się dogadać i ja byłem w centrum tej sytuacji, to przyznam szczerze, zdarzało mi się wychodzić do toalety,
siadać na zamkniętym sedesie i mówić sobie, Boże, nie dam rady tego wytrzymać już więcej. To jest taka, nie przyznawał mi się, dlaczego tam siedzi. To jest taka przepaść w komunikacji, w życiu, w relacjach, że naprawdę trzeba się tego nauczyć. Tak, to jest trudne, nie? To jest trudne. Agnieszka ma to w pakiecie z domu, 5 rodzeństwa. Jestem zahartowana. Tak, ja jestem sam. I teraz mamy 4 dzieci, więc zobaczcie, ile ja mam na przykład do nadrobienia. Nie dość, że facet, który nie umie wchodzić w relacje, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze jedynak, który... Nie najlepiej znosi chaos. Dziękuję. Tak, żeby nie straszyć wielodzietnością, no to widzimy właśnie te zalety, o których już nie mamy tyle przestrzeni i czasu, żeby powiedzieć, ale u mnie, w moim rodzeństwie, gdzie była mała różnica wieku, widziałyśmy bardzo też my jako siostry i mój brat, to współgranie rodzeństwa i uczenie się nawzajem, takiej odpowiedzialności, troski i w takiej przestrzeni, kiedy myśmy już dorastali, już byliśmy w zasadzie dorośli, ale jeszcze nie założyliśmy swoich rodzin. Widzieliśmy takie mocne wsparcie, taką zażyłość, w którą wchodziliśmy ze sobą. Ja z moją starszą siostrą właśnie miałam taką relację szczególną. Byłyśmy sobie bliskie też ze względu na różnicę wieku. I widziałam, że ona uczyła się takiego właśnie oddawania siebie, nie? Dla siostry. Dla siostry, tak. Nawet ja nie musiałam się martwić tym, czy ona będzie chciała coś dla mnie zrobić, tylko bardziej martwiłam się o to, że ona będzie chciała za dużo mi dać, że ona będzie za bardzo chciała dać siebie i ja za bardzo wykorzystam ją, nie? Jej skłonność do tego, że ona chce dla mnie wszystkiego, co najlepsze, a wiedziałam, że też, no, że właśnie szybciej pomyśli o mnie niż o swoich potrzebach, nie? I to tak też właśnie niesamowita zdolność, której uczymy się właśnie, nauczyłyśmy się przez to, że nas było więcej w domu i jakoś tam musieliśmy mieć wzgląd na innych. Pamiętam, jeżeli chodzi o temat oddania Panu Bogu dzieci, pamiętam, że tak naprawdę jak się dowiedziałem, że będę ojcem, to pierwsze, co zrobiłem, to z żoną właśnie oddaliśmy, czyli tak poświęciliśmy, zawierzyliśmy nasze dziecko, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, że to będzie córeczka, nasze dziecko Matce Najświętszej, wiedząc, że jak zawierzamy Matce Najświętszej, to oczywiście oddajemy Panu Bogu. I powiem wam tak, dla mnie jako dla ojca, który przy pierwszym dziecku, ci, którzy mają doświadczenie rodzicielstwa, no to wiedzą, że te emocje wszystkie, które towarzyszą rodzicielstwu przy pierwszym dziecku, po prostu są jak wulkan, po prostu wybuchają. Potem są nawet dowcipy o tym, jak przy kolejnych dzieciach to tam się zmienia, ewoluuje. Natomiast przy pierwszym dziecku to jest po prostu wulkan. Jest to, że oddaliśmy, zawierzyliśmy nasze dziecko Panu Bogu przez Maryję, jest dla mnie źródłem po prostu wielkiego spokoju. Ja wiem po prostu, że ona jest w najlepszych rękach. Co by było, jakby kiedyś moja córka przyszła i powiedziała: tatusiu, ja chcę iść do zakonu? Byłbym szczęśliwy, dlatego że nie ma nic piękniejszego niż to, żeby służyć Panu Bogu, żeby mu się oddać całkowicie. Ona nie jest moją własnością. Ona jest darem, który Bóg mi dał, którego ja sobie nie chcę na żaden sposób przywłaszczać. On dobrze wie, każde dziecko, tak na to patrzę, każda osoba, każdy człowiek zostaje powołany do istnienia, żeby było w świecie więcej piękna i dobra. I moja córka też jest po to, żeby była więcej piękna i dobra. Natomiast Bóg wie, w jaki sposób to się ma wykonać, jak to ma się zrealizować, kim będąc wniesie najwięcej tego piękna i dobra. I dlatego chciałbym, żeby ona mu się całkowicie oddała, cokolwiek to nie znaczy. I chcę ją do tego wychować. To jest dylemat, z którym my się też borykamy z mężem. Mamy bardzo małe dzieci. I teraz Eucharystia. Uczestnictwo dzieci w Eucharystii i uczestnictwo z dziećmi w Eucharystii. Z mężem śmiejemy się, że
Trudno nam jest chodzić z małymi dziećmi na mszę świętą, ponieważ w trakcie tej mszy świętej mamy niezwykłą umiejętność tracenia łaski uświęcającej. Często zanim przystąpimy do komunii świętej. Kiedy jako ksiądz zobaczyłem z bliska rodziny, która wybiera się do kościoła, ile wysiłku kosztuje przygotowanie dzieci, ubranie ich i ogarnięcie, to zupełnie zmieniło się moje patrzenie na ludzi, którzy przychodzą do kościoła. Bo przed tym myślałem, kurczę, nie, no, ojej, tutaj dziecko płacze, tutaj coś. A z drugiej strony, kiedy zobaczyłem, ile to kosztuje, mówię, Panie Jezu, oni są święci, ja nie zasługuję, żeby z nimi być na mszy świętej. I oni robią to tydzień w tydzień, nie? Pan Jezus mówi do świętej Faustyny, że nie nagradza za efekt ostateczny, ale za wysiłek włożony. W takich sytuacjach można zrozumieć myślenie Pana Jezusa, nie? I spojrzeć z Jego perspektywy na moją sytuację. Bo On nie będzie mnie oceniał w standardach nieskazitelności, czystości, spokoju wewnętrznego, że jestem jak oaza teraz i mam taki pokój i w ogóle zero rozproszeń. Ale w takiej perspektywie wysiłku, który jest z miłości, który jest po to, żebyśmy razem z Nim przeżyli ten czas. Nie? To jest to jedno. Nasze nastawienie, nie? Ale my idziemy do kościoła, zazwyczaj ta msza nie jest odprawiana tylko dla naszej rodziny, tylko są też inni. I tutaj też jest dylemat, tutaj będę głosem mojego męża. My przeszkadzamy innym po prostu w mszy świętej. Często moje dziecko dwuletnie słychać bardziej niż głoszącego Słowo Boże. No i teraz co? Nie? Przeszkadzam. Nie każdy jest rodzicem małych dzieci i widzę, że mam poczucie, że jest to takie niezrozumienie ze strony też innych ludzi w kościele. I tutaj jest pytanie, czy to jest słuszne, co ja robię? Myślę, że potrzeba spotkać się w połowie drogi. To znaczy, o tyle, o ile święty Ignacy miał taką zasadę, że o tyle, o ile to prowadzi do jakiegoś dobra, to jesteśmy w stanie spotkać się w połowie drogi. W wielu parafiach są msze święte dla dzieci i księża jasno mówią, że jeżeli przeszkadzają wam dzieci, macie pozostałe msze święte, na które możecie przychodzić i skupić się w nieskazitelności umysłowej i duchowej i tak dalej, bez rozproszeń. Ale te msze święte są dla rodzin z dziećmi. I tam jest troszkę inny klimat, nie? W którym nikt się nie gorszy, w którym też rodzice rozumieją, że jeżeli dziecko jakoś zbytnio angażuje swoją uwagę całego kościoła, to też rodzice wychodzą na przykład i są przed kościołem, nie? Z tym dzieckiem, nie? Czy chodzą dookoła kościoła w takiej formie, szukają jakoś pewnego takiego wspólnego dla nas wszystkich sposobu przeżywania tej mszy świętej. Nie, nie ma nieskazitelnej sytuacji. Byłem w jednej parafii, w której było dziecko bardzo, bardzo pobudzone i ono miało to do siebie, że w niedzielę zawsze na mszy świętej dla dzieci biegało dookoła kościoła. Biegało. I zawsze, jak biegło przez kościół, na pierwszej mszy, no to wszyscy się patrzyli. Gleba, tuf, wstaje, znowu gleba. Tuf. I on potrafił przez całą mszę świętą biegać, nie? Więc na początku ludzie zwracali na niego uwagę, a później, on sobie biega. Nawet później, jak się przewrócił, to już i tak nikt nie zwracał uwagi, dopóki nie płakał, nie? Bo on się podnosił i biegł dalej, nie? Więc jeżeli mamy Kościół przeżywać jako dom, jeżeli mamy szukać wspólnej okazji do tego, żeby być razem na Eucharystii, czasami jest to tak, to zależy też od dzieci, czasami jest tak, że żona zostaje z dziećmi, mąż idzie, czasami mąż, tak, jest wymiana, czasami z niektórymi można iść, z niektórymi nie można iść. Tu nie ma zero-jedynkowych sytuacji. Tutaj takie bardzo mądre powiedzenie, które bardzo często stosuję, jak ktoś chce, znajdzie sposób, jak nie chce, to znajdzie powód, nie? Chodzi o to, żebyśmy szukali sposobów do tego, jak żyć razem, jak przeżywać razem Eucharystię. Tu jeszcze koniecznie chcę zapytać o drugą kwestię. Dziecko dorasta trochę, nie jest jeszcze takim dorosłym człowiekiem, który samo stanowi, wybiera i szanujemy tutaj tą przestrzeń wolności. Na gruncie tego, co udało się nam ukształtować i pokazać mu w naszym życiu rodzinnym, ale jest jeszcze takie dorastające. I
nie chcę chodzić na mszę świętą. Ja jako rodzic zmuszać, nie zmuszać, co robić, żeby też nie zaniedbać. Zadałbym jeszcze jedno pytanie, dlaczego nie chodzi? Nie? Bo tu może się odkrywać spektrum też wielu przyczyn. Dużo ze sobą rozmawiać. Jeżeli widzi świadectwo życia rodziców, nie? Jeżeli widzi, że rodzice żyją z Bogiem, żyją wiarą, to jeżeli widzi, że to ma przełożenie na ich realne życie w rodzinie. Czasami rodzice mówią, że no, synku, teraz ciszej, bo tatuś się modli. No ale dlaczego tatuś się modli? On się modli po to, żeby był jeszcze bardziej kochającym tatusiem. A to okej, okay, to rozumiem, nie? Jeżeli dziecko widzi, że wiara pomaga rodzicom być bardziej kochającymi rodzicami, bardziej takimi, którzy są blisko, bardziej takimi, którzy rozumieją, bardziej takimi, którzy rozmawiają, bardziej takimi, którzy się troszczą. Jeżeli dziecko widzi, że to jest dzięki wierze, wtedy dziecko będzie miało mniej takich myśli, które go buntują wobec Pana Boga czy wobec Kościoła. No ale jak będzie widział, że rodzice chodzą do Kościoła, a żyją tak, jakby Pana Boga nie było, albo że tylko stosuje jakieś surowe, moralne zakazy, nakazy i tak dalej, nie rozmawiając z nim, nie dając mu przestrzeni na wypowiedzenie, to po co mi taki Pan Bóg, jak są przez niego tylko problemy, nie? Więc to zależy od relacji rodzinnych, od modelu rodzicielstwa, od modelu wychowania, od temperamentu dziecka, od temperamentu rodziców. To jest bardzo dużo czynników, nie? Ale chodzi o to, że o taką perspektywę, żeby mieć, że modlimy się razem, chodzimy na Eucharystię, żeby siebie bardziej kochać i żeby to było widoczne, nie? I sobie nawzajem służyć.